Państwu w dzisiejszym odcinku jemy. Patrzcie. Lód świderek. Koral. To jest do smaku, proszę Państwa. Już Wam mówię. Lody o smaku waniliowym. W polewie sorbetowej. Tropikalnej. Wow. Tropikalnej. Ciekawe, co to znaczy. Jest tu gdzieś napisane. Olej kokosowy, co ciekawe, jest dodany. Napisaliście... Aha. Jakie owoce tropikalne jest napisane, czy nie? O, chyba jest. Pomarańcza, mango, gujawa, banan. Marakuja. No to dość tropikalnie. No dobra, są jeszcze oczywiście smaki pomarańcza i truskawka. W następnych odcinkach spróbujemy sobie. Teraz jedziemy z tym. Zjeść, ale nie, papieru nie jemy, w sensie woli. Tak, patrzcie, to jest świder. Pachnie pięknie i na wierzchu jest właśnie ta polewa tropikalna, w środku jest, tu można zobaczyć, taki waniliowy lód. Jedziemy. A właśnie jesteście tym, że liżecie? Czy tym, że odgryzacie bardziej w środku już? Bo ja to różnie. Ale chyba dzisiaj będę tym odgryzanie i tak. Bo wiecie, to zależy od vibe'u. Czy chcecie najpierw zjeść ten sorbet, a później się delektować tym środkiem, czy na raz, wszystko na raz. Ja chcę dzisiaj wszystko na raz. Chcę czuć takie śmietankowe tropiki, wiecie, o co chodzi.
Słuchajcie, pyszne są te lody. Jeszcze zobaczywszy, że są naprawdę w spoko cenie, to w ogóle wygryw. Teraz nastąpi procedura, która musi przesunąć to tu. Lody Korals w ogóle smakują jak dzieciństwo, nie potrafię tego określić, ale mają ten taki sklepik vibe, lody style, type of ice cream. I też bardzo z latem się kojarzą, nie? Zobaczyć w następnych odcinkach i ja już się z wami żegnam. Trzymajcie się. Hej.